Cześć, witajcie na kanale NXArcade.pl. Dzisiaj postanowiłem, że bo dostałem dzisiaj stację dyskietek od znajomego i postanowiłem, że ją przerobię sobie do Amigi. Mojej Amigi 600, bo coś zaczyna szwankować ta moja stacja. Jest to model SFD321B. To jest praktycznie w każdej stacji. Ważna jest ta końcówka tutaj, gdzie jest LFHSE. One się różnią po prostu samą tą płytą główną i zobaczymy, czy mi się to uda, bo dużo osób mówi, że to nie działa po prostu ta przeróbka, no ale dostałem ją za darmo, więc stacja wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie zabieram się za tą przeróbkę, wam pokażę parę zdjęć, co będę robił po kolei. Tak pokrótce powiem, że trzeba zebrzeć pin 10, 12 z 10, ale trzeba go tutaj odciąć, żeby nie trzeba szukać tutaj ścieżki. Ja go odetnę, odlutuję te kabelki na razie, żeby z workę przelutować tą tutaj. Trzeba przelutować ją na następny pin. Co tu jeszcze? Z tego co czytałem, gość nie wylutowuje tego rezystora, no w sumie to jest zerowy, można powiedzieć, a to wylutuje i tu trzeba będzie znaleźć jeszcze taki ref, o właśnie ten pin, i tutaj dolutować kabelka z tego momentu, ale ja to wszystko będę, tak powiem, w zdjęciach wszystko będzie zrobione, żeby to jakoś mniej więcej wam pokazać, bo akurat tej stacji nie znalazłem na internecie, więc pomyślałem, że jeżeli zadziała, to po prostu komuś się to w przyszłości przyda. Także ja się za to zabieram, zalutowanie, odlutowywanie i będziemy jechać z tematem. Jak widzieliście, lutowanie mam już za sobą. Co mogę jeszcze dodać? Tak jak widzieliście, przeróbka nie jest trudna, skomplikowana. Jeszcze tylko dodam, że ten pin, który był tutaj odcięty, pin 12, ja go po prostu całkowicie tu go odciąłem i go wypchałem, po prostu wyciągnąłem go. A to dlatego, że zostaje wtedy w pinie 12, czyli tutaj pole lutownicze. To zlutowałem, spokojnie tego pinu nie ma. Stacja będzie przeznaczona tylko do Amigi. Tak jak widzicie, to no już chyba bardziej prościej się nie da tego pokazać. Ten jumper, ten opornik, który tu był, po prostu wylutowałem. Jego nigdzie nie lutujemy. Jeszcze ważna rzecz. J16 zostaje odlutowane. Ja to standardowałem odlutowane. Zaraz zabieram się do testów. Jest troszeczkę inna wersja płyty, którą widziałem na internecie. Jeszcze mam tak z grubsza, pokażę, jak to wygląda. Dużo filmów jest tak, że po prostu jest pokazane wszystko, ale nikt nie pokazuje naprawdę do końca całej płyty. A co jest bardzo ważne, bo czasem ktoś może mnie zobaczyć, jeżeli chodzi o ten punkt RF. Tutaj on ma gotowy lut, tylko przylutowujemy. Kabelki mogą być krótsze, prawda, ale ja akurat zrobiłem tak, one są fajne, bo one są elastyczne. One wyglądają na sztywne, te są dosyć sztywne, ale te są elastyczne.
Widzisz, jakiego napięcia nie ma. Wszystko już polutowane i zabieram się za testowanie tej stacji. Ok, uruchamiam Amigę, stacja jest podłączona, tak jak widzicie. Ja sobie przetestuję zaraz stację dyskietek na grze Kapitan Dynamo. Najpierw sobie przetestowałem gra Hostages, kiedyś była, sformatujemy tę dyskietkę i po prostu nagramy sobie, zobaczymy, czy stacja odczytuje pliki i czy nagrywa. Weźmy sobie w sysinfo. Wezmę to na razie Kapitan Dynamo, stację do stacji dyskietek. Stacja, jak słychać, czyta. I'm drivers. DF. DF0 mamy. Jest Dynamo Master, dobra. Dajemy speed. Stacja odczytuje w tej chwili. Aha, dysk RAC Protector, czyli zabezpieczony przed nagrywaniem, czyli zamknąć to okienko. To na pewno skoczyć prędkość na dole. Mamy 20.231. Wyjmijmy sobie to z dyskietek, zamknijmy okienko. Pokażę. Ale wyjdźmy tutaj z programu, jeszcze dajmy drive. Jeszcze raz. O, jest disk OK. Red drive. Right, czyli odczyt zapis, ale jeszcze dajmy raz speed. Tu nam testuje w tej chwili stację, a dokładnie dyskietkę. Jest to Dynamo Master 17.7.92 rok. 92 rok. Trochę czasu minęło. Ja przy okazji testuję myszkę na TK, którą podłączyłem do Jerego. Naprawdę myszka kosztowała 15 zł. Bardzo fajnie się wygodnie na tym pracuje. I mamy dysk, jest OK. Tu jest troszeczkę coś się zmieniło. Tu jest 507 końcówka, ale pewnie o to chodzi. Czyli stacja, można powiedzieć, działa. Bo nam się też pojawiała tutaj. Tu mamy całą dyskietkę. Ok, przechodzimy teraz do programu Xcopy. Przejdziemy sobie tak do programów. Wyciągniemy ją na razie. Xcopy. Będziemy formatować tamtą dyskietkę. A wsadzamy z zabezpieczonym okienkiem, oczywiście to jest dyskietka PC-owa, zaklejony z obu stron. Żeby ją sformatować, to musimy tak mieć. Mamy drive 0, będziemy ją formatować, czyli tools, format i start. Tak, nazwijmy sobie NX z małego i dajemy start. Enter, przepraszam. Dajemy Enter, tutaj nam się to, tak jak widzicie, formatuje, te kółeczka idą, prawda, czyli powinna się sformatować nam cała dyskietka, czyli stacja działa. No dosyć głośno chodzi, nie powiem, ale ważne, że działa. Ja sobie tu jeszcze przedłużyłem kabel zasilający, żeby wychodził mi za migi, bo mam wszystko wyciągnięte na razie na zewnątrz, także zobaczymy. To będzie wyglądać. Jest to moja pierwsza w życiu stacja, którą przerobiłem. Czyli operacja jest kompletna. Wyciągamy czystą dyskietkę. Nie ma baterii żadnych. O, gdzie lecisz? Dobra, teraz dajemy tak. Copy. Copy. DOS. Dajemy. Chyba coś tak. Kopiujemy z tej stacji, tak? Nie. Dajemy tak. Start. Czyli stacja pierwsza kopiuje nam w tej chwili. Tak jest copy. Powinno nam nagrać, teraz kopiuję te wszystkie pliki z tej dyskietki Kapitan Dynamo. I przetestujemy, czy ta gierka działa. Już
sformatowało, kopiuje, to myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Ale zawsze jest ale. Także ja używam jeszcze, pokażę wam Jerry Plus. Dziękuję Piotrek, że mi to odsprzedałeś. Miałem to kupować, ale akurat miał na zbyciu, więc odkupiłem. Śmiga to dobrze, jest to druga myszka, którą podłączyłem. Mam jeszcze IBM, ma taką starszą. Też śmiga, ta naprawdę, jak widzicie, nie ma żadnych problemów. To już insert target disk, czyli docelowy dysk musimy wsadzić. Oczywiście okienko musi być zamknięte. Bach, wsadzamy i start. Kopywanie troszeczkę wolniej trwa, ale to jest normalne. Na dyskietkę, zaraz zobaczymy. Jestem ciekawy, czy nam się to dobrze nagra. Ewentualnie przetestujemy jeszcze. Mam pod ręką Fury of the Furious. Z drugiego dysku instalujemy. Można powiedzieć, że gra się uruchamia, bo tu jest instaler. A trzeci dysk już musimy mieć do gry. Też spróbujemy sobie nawet Kapitan Commando, Kapitan Dynamo, a później przetestujemy tą drugą gierkę. Jestem ciekawy, jest to pierwsza rzecz, tak jak mówię, moja przeróbka. Nie było to trudne, tak jak widzieliście na poprzednich slajdach, na zdjęciach. Chwila roboty. Te płyty występują, tak jak mówiłem, w różnych wersjach. Ta końcówka, która tu jest, tak po tym slashu jest po prostu zmiana, po prostu te piny są w innym miejscu po prostu. Poszukałem trochę po internecie, nie znalazłem dokładnie tego modelu, więc myślę, że komuś się to przyda. Bo jest to przydatna wiedza. Nie będziecie musieli szukać, jeżeli będziemy mieli taką akurat dokładnie stację, czy podobną. To jest praktycznie to samo. One są, te piny są, zauważyłem, ułożone w innych miejscach, tylko ten zerowy opornik, jego wylutowujemy ze względu na to, żeby jakiegoś spięcia nie było, zwarcia, nie wiem, tak było opisane w filmikach, goście tego nie robili, ja to wylutowałem, żeby mieć święty spokój. Czyli co, mamy załatwioną sprawę, tak? Dajemy stop. Wyciągamy. Ja się martwiłem, gdzie z tego x-kopy się wychodzi, tu trzeba dać na samą górę. I dwa razy kliknąć. Bach. Zamykamy sobie to. Pamięć oczywiście 8 mega, tak fajnie wszystko działa. Wsadzamy dyskietkę tą czerwoną, to mamy oczywiście tutaj. Pojawią nam się pliki. Już jest. A jak widzicie, nagrało nam się. Robimy resecik, sprawdzimy, czy się uruchomi wszystko. Jak widzicie, stacja czyta, nagrywa. Ja już jestem zadowolony, happy, już zawsze to jest taka stacja. Jeszcze będę inną przerabiał, postaram się mieć dwie, trzy stacje w razie czego. Oczywiście to będzie tylko do Amigi, też używam do Teka, ale lubię dźwięk samej stacji, więc zobaczymy, czy dźwięk wszystko się nagrało. Dźwięk już słyszę, mamy. Także jest dobrze. No i gra się uruchomiła. Dźwięk jest. To jest fajnie w tej grze akurat, bo tu, żeby skoczyć wysoko, musimy gałę odchylić do góry i cisnąć fire. A że ja mam drugi guzik jako skok, czyli tak bym odchylił do góry, nie muszę tego robić, wciskam guzik, wciskam sobie normalnie fire, a jak sam fire bez guzika, to po prostu niżej skacze, więc to jest naprawdę przydatne akurat w tej grze. Ułatwia to rozgrywkę na pewno. Bo teraz za wysoko skoczyłem, ale to nie odchodzi. Teraz sobie przetestujemy jeszcze Fury of the Furious, czy się wczyta. Tu akurat mamy dwie dyskietki. Teraz sobie odłożymy na bok. To jest dyskietka druga, czyli nie powinna być. Tutaj się powinno instalować, tam jest instaler. Na pierwszej chyba jest, tego co pamiętam, bo ta gra występuje na pięciu dyskietkach, a tam jest chyba tylko demo. Jeżeli mi pamięć nie myli. Tu się też tak dziwnie uruchamia, tak ogólnie było tak. Uruchamia się dyskietka, uruchamia się troszkę dysk i dalej się uruchamia stacja dyskietek. Nie wiem, czego tak jest. Ale jak widzicie, futrzaki się uruchamiają, mi się wydaje, jest coś tam. Z
Stację dostałem za darmo, więc nic mi to nie kosztowało. Takie stacje można kupić 10-15 zł. Nie przerabiałem kabla, tylko odciąłem tego 12 pina i połączyłem, tak jak widzieliście na, tak jak mówiłem poprzednio, wcześniej na tych poprzednich slajdach, na tych zdjęciach. Jest to moim zdaniem lepsze rozwiązanie niż taśmę. Znaczy lepsze, nie lepsze, ale w tym przypadku wolę sobie, może miał więcej kabla, prawda, czy jakieś dwie lepsze, no, taśmy, to możemy to zrobić na taśmie, ale taśmę jest gorzej przerobić, powiem szczerze, bo tam trzeba rozciąć te kable i przełożyć, więc myślę, że to jest lepsze rozwiązanie, jeżeli być może będzie stacji tylko do Amigi, prawda, a takie zastosowanie tej stacji ma być, więc tak zostaje. I jak widzimy, wszystko się fajnie uruchamia. Zaraz poprosi nas o trzeci dysk. Furia już jest. Mamy ten lagon, bo tutaj jest. To jest z tych dyskietek, co ja wcześniej tam próbowałem coś, ale. Dajmy sobie Deezer. Pustynie. Niech się gra jeszcze uruchomi. Słychać też ten dźwięk, normalnie chodzi. Za fajną dyskietkę. Plansza się kształtuje. Muzyczka przygrywa. Muzyka jest naprawdę świetna. Aha, przy tej planszy nie trzeba trzeciego dysku. Tak, widzicie, gra się uruchomiła. Pierwsza plansza. Kto widział na live, to tam już jestem na czwartym, piątym świecie. Za niedługo, a jest teraz, popiłem za niedługo kolejne live, jeżeli chodzi o Tour of the Furious. Także wszystko działa, śmiga. Polecam. Nie wiem, bo słyszałem też opinię, że ta stacja jest po prostu nie najlepsza. Nie wiem, na razie czyta wszystko, jak czyta, to jest. To jest dobrze, prawda? No zobaczymy, jak to będzie dalej. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie popsuje w stacji. Wszystko jest na miejscu. Wszystko działa. Stacja nie zna. Oczywiście, bo tam ona nie zmieści się dokładnie pod Amigową. Tu jest to inny ten. Tak, widzicie, wszystko działa. I od razu powiem, że myszka na teka. Też współpracuję z Jerem Plus. A pudełko wygląda, jeszcze wam pokażę. O, chodź tu. Pudełeczko jest takie. Jest to I hope. Nadzieja. Tak się wydaje, tak to jest napisane. Czym się sugerowałem, patrzyłem, żeby to był Windows XP Vista, bo jak część z was wie, albo i nie wie, to powinny być port USB. Akurat Jerem Plus kompatybilny jest PS2, cokolwiek to znaczy, nie wiem do końca, ale w sklepie wam tego nie powiedzą, a na różnych stronach, forach jest opis paru myszek, ale to zostawimy sobie na inny film. Myślę, że już parę myszek, jak będę miał, to się potestuję, to wam na pewno pokażę to wszystko. Także ja się z wami żegnam i do następnych filmików. Trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich, hej!